Kuba, remisujemy z Wisłą Puławy. Trochę szczęśliwie, ale z drugiej strony patrząc na to, że Wisła właściwie nie bardzo wam zagrażała poza tymi dwoma bramkami. No tak, zgadza się, trochę szczęśliwie, ale pokazaliśmy, że walczymy do końca i fajnie, że udało się wyrównać na 2-2 po tej pierwszej połowie, tak szczególnie takiej ciężkiej, gdzie straciliśmy dwie bramki, ale na szczęście udało się chociaż tą jedną strzelić przed przerwą, więc naprawdę fajnie. No właśnie, to jest właściwie trzeci mecz na wiosnę z pięciu rozegranych, w którym w końcówce zdobywamy bramkę. To pokazuje właśnie, tak jak wspomniałeś, że ten wasz charakter, walka do końca jest tutaj waszym mocnym atutem. No tak, tym bardziej, że no, w tej lidze naprawdę no, każdy może wygrać z każdym i każdy mecz tak naprawdę jest ciężki, niezależnie w którym miejscu w tabeli jest dana drużyna, więc tym bardziej chwała drużynie za to, że zdołaliśmy tak naprawdę wyrównać, bo tak jak powiedziałem, ta liga jest bardzo ciężka i każdy mecz tak naprawdę jest bardzo trudny. Jesteśmy w połowie tego maratonu meczowego. W niedzielę wyjazd do Krakowa na Hutnik, za tydzień w czwartek Sandecja. Czy nie obawiacie się, że to jakoś wpłynie na waszą formę, dyspozycję? No na pewno to nie jest też łatwe grać 3 dni, chociaż osobiście, tak jak ja, wolę częściej grać niż trenować, więc na pewno to nie jest łatwe, ale nie narzekamy, robimy swoje, ciężko pracujemy i oby to zaowocowało. Dzięki.